Hej, witajcie. Z tej strony Durward. Witam Was w maratonie, który niestety w moim wykonaniu bardzo mocno zwolnił. Czołówka jest już daleko przede mną, a to dlatego, że zbankrutowałem. Tak jak po tytule mogliście się już przekonać, stan kredytów na moim koncie jest bardzo mizerny. 76 420 sreberka, co niestety nie pozwala bez konta premium grać na pojazdach 10. tieru, które naprawdę wymagają bardzo dużo nakładu, tak aby w bitwie coś osiągnąć. Pokażę Wam, dlaczego doprowadziłem mój stan konta do takiego poziomu. Będzie to najlepiej widoczne na nacji niemieckiej, na której udało się wbić całkiem dużo damage'a, a czołgami, które doprowadziły mnie do bankructwa, jak zapewne możecie się domyśleć, był Grill 15 oraz Jagdpanzer S100, którymi ostatnio sporo grałem. Wystarczyło jednak niewiele bitew, aby zasoby pieniężne zmalały niemal do zera. Po bitwie, przy której zostało mi chyba 12 czy 16 tysięcy kredytów, odkurzyłem nieco jak Tigera z działem 88 mm i on pomógł mi trochę się odbić, ale na więcej niestety nie mogłem sobie pozwolić. Poza tym nieco brak czasu zmusił mnie do krótkiej przerwy. A dziś, próbując uruchomić grę zaraz po powrocie, okazało się, że mamy aktualizację. Obecna wersja gry to 0.9.16, jeśli się nie mylę. Teraz zobaczymy sobie biuletyn informacyjny. Tak, 0.9.16. Bałem się, że popełniłem jakiegoś faila. I co za tym idzie, niestety nie działają u mnie powtórki z wersji poprzedniej. Coś nam się biuletyn nie chce czytać, ale pomijmy go. Zatem, niestety, nie obejrzycie bitwy na STW1, którą dla Was miałem już przygotowaną. Bitwa na El Halufie, całkiem ciekawa. Wrzucę Wam w tym momencie screeny. Bitwa może nie jakaś wyjątkowa, patrząc na statystyki, ale sam jej przebieg był dość interesujący. Niestety ten bardzo przyjemny czołg japoński będzie musiał trochę poczekać, aż uzbierają mi się kredyty. A w tym materiale, aby dopełnić formalności, zerknijmy jeszcze na obecny progres misji. Japonia tutaj bez większych zmian, jak Wam przed momentem wspominałem, chciałem skupić się głównie na pozostałych nacjach, tym na nacji niemieckiej. ZSRR 82 tysiące uszkodzeń, 62 fragi, Chiny 87 tysięcy na 44 fragi. Francja 74 na 50, Niemcy 130 tysięcy na 70. Również z ilości fragów jestem bardzo zadowolony. USA 117 tysięcy na 60, Wielka Brytania 65 na 59 i Czechosłowacja na szarym końcu. Wybaczcie zatem, że nie ma bitwy. Kolejny krótki materiał. Mam nadzieję, że w nadchodzącym weekendzie uda się trochę dłużej posiedzieć przy czołgach, być może skończyć jakąś nację. Jeśli tak, na pewno to będzie tematem przewodnim materiału. Jeśli chodzi również o nową wersję gry World of Tanks, wiele materiałów na YouTube jest już dostępnych, dlatego zrozumcie, ze względu na nieco mniej dostępnego wolnego czasu, takiego jakiegoś omówienia nie będę dla Was przygotowywał. Zachęcam do sprawdzenia pozostałych bardziej znanych kanałów dotyczących gry World of Tanks.
A w tym materiale to tyle. Na koniec oczywiście tradycyjnie wykres. A ja w tym momencie żegnam się z Wami. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!